Witajcie, zapraszam Was na weekendową prognozę pogody. W ten weekend bardzo silny wiatr, w górach gwałtowne porywy wiatru chłodnego. W całym kraju dużo chmur z opadami marznącymi, trudne warunki drogowe. W sobotę na ogół duże zachmurzenie z porannymi przejaśnieniami, tylko na zachodzie. W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez centrum po Kujawy i Pomorze opady marznące tworzące gołoleć i oblodzenia. Wieczorem niewykluczone opady deszczu na zachodzie. Noc cieplejsza od poprzednich z temperaturą minimalną od 0 minus 2 stopni na południu i zachodzie, około minus 5, minus 6 stopni w środkowej części kraju do minus 12 stopni na Podlasiu. W najcieplejszym momencie dnia od minus 7 stopni na Podlasiu, 1 stopień w centrum do plus 5 stopni na południu i w rejonach górskich. Będzie wiał bardzo silny południowy i południowo-wschodni wiatr w górach chłodnych. W niedzielę w całym kraju duże zachmurzenie i bardzo trudne warunki drogowe. Opady deszczu marznące, a więc będzie bardzo ślisko, będzie padał deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Bez opadów tylko na zachodzie. Temperatura w nocy od 0 minus 2 stopni na południu i zachodzie Polski, około minus 5, minus 6 w centrum, do minus 12 stopni na Podlasiu. W dzień najcieplej na południu i zachodzie, tam około 3-4 stopni, około 0 stopni w centrum. Najzimniej na północnym wschodzie, tam od minus 4 do minus 7 stopni. Będzie wiał cały czas silny, w górach bardzo silny, porywisty, południowy, południowo-wschodni wiatr. Na szczęście w ciągu dnia zacznie on słabnąć. Moi mili, życzę Wam przede wszystkim bezpiecznego i udanego weekendu. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam.